Dzisiaj dwóch zawodników, którzy z karierą mają wiele wspólnego. Jeden nawet miał karierę w telewizji. Ale jak poradzą sobie jako menadżerowie, którzy muszą wrócić do Premier League, a potem wygrać ile się da? Pojedynek Nexium kontra Rafciu. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli wam się seria podoba, zachęcam do stawienia łapeczki w górę, subskrypcji na kanale, no i dobrej oczywiście zabawy. Zanim się z nimi połączymy, zasady. Bitwa na transfery, sezon trzeci, degradacja. 16 uczestników będzie rywalizowało w tym sezonie o pulę 10 tysięcy złotych na przestrzeni 8 regularnych odcinków co piątek, a następnie 4 najlepszych w sezonie zmierzy się w półfinałach i w wielkim finale. Na początku losujemy klub, w którym z 10 najlepszych piłkarzy zostanie tylko jeden piłkarz w przypadku klubu 5-gwiazdkowego i dwóch piłkarzy w przypadku klubu 4,5-gwiazdkowego. Wylosowana zostanie także formacja, której uczestnik nie może zmienić. Każdy sezon ma swoje ograniczenia transferowe, a gdy klub wróci do Premier League, to uczestnik sam decyduje o tym, do jakich rozgrywek europejskich chce dołączyć. Na koniec rozegrany zostanie mecz pomiędzy menadżerami o 30 punktów. System punktacji zostaje taki sam jak w sezonie drugim, a punkty za ligę są przyznawane dopiero w Premier League. Są już ze mną, przygotowani, z notatnikami, z wiedzą, która pozwoli im, no zobaczymy, czy zająć pierwsze miejsca. Pierwsze dwa, no bo jest ich dwóch. Witam serdecznie, oczywiście, Nexium. Dzień dobry, ale ja żadnego notatnika akurat nie mam, to jest skam. Chciałem to tak cię przywitać. I Rafciu, witam serdecznie. Witam, tylko tak zaznaczę, że remont robię, także ta nagroda by się bardzo przydała. Zatem ja mam planować, fokusować się maksymalnie i nie trollować z Milikiem czy tam Bułką, jak w ostatnim odcinku u ciebie. To ja a propos remontu też mogę ostrzec ewentualnie, że u mnie elewacje robią i... A ty za nią płacisz, czy co? Nie, ja nie płacę, ale takiej skali napierdolenia ja nigdy nie słyszałem, więc przepraszam, jeżeli będzie bardzo głośno w trakcie nagrywania odcinka, to najmocniej przepraszam. Będzie głośno od emocji, które będą wylewały się z ekranów, jestem przekonany. No ale słuchajcie, zanim emocje, no to na wstępie przypominam, że kanały panów znajdziecie w opisie, tam wchodźcie i oczywiście obserwujcie, subskrybujcie. No a my zanim zaczniemy naszą rozgrywkę, no to musimy przecież wam przydzielić jakieś zespoły. Przypominam, że jeżeli trafi zespół 5-gwiazdkowy, to tylko jednego zawodnika zachowujecie, jeżeli 4,5-gwiazdkowy, no to oczywiście zawodników dwóch. No dobra, no to zaczynamy. Nexium, dla ciebie pierwsze wylosujemy, bo to w sumie tutaj nie ma znaczenia. Ty poprowadzisz zespół. Dawać to Paris Saint-Germain, to nie będziemy tutaj jakoś... Nie! O Jezu, ale... Inter też nie jest zły. Inter też nie jest zły. Ja sobie wezmę TPSG. Nie, to słuchaj, ale to weź Milan. Weź Milan. No to zobaczmy. Jest Inter, ale czy będzie Milan? Czy jakiś derby? W sumie Inter, Milan, dobra, Milan, PSG. Ale... Dobra, dziękuję, dziękuję. Jeszcze tylko Mbappe sobie zostawia i wygrywam remont. Zostałem oskamowany. Nawet nie uruchomiliśmy gry, tylko koło fortuny już mnie po prostu porobiło. Ja się założę, że trafiłem te PSG, będę mieć najmniejszy wynik. Na 100%. Bo się teraz cieszę, a tak rzeczywistości znaczy, będzie. Jest dość niski wynik do pobicia, jeżeli chodzi o tą najniższy, więc wydaje mi się, że z PSG... Do kogo mówisz? Nie będę go skalował za nazwisko. Bardzo, bo już imię i nazwisko. Adres. AK, to sobie go inicjały, tak to powiemy. Dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy oczywiście do dalszego losowania, zobaczmy jak wygląda top 10 piłkarzy w waszych zespołach. Inter jak wygląda? To jest top 10 twoich piłkarzy. No to bez dwóch zdań, fajnie, najlepiej u ciebie jakby było, żeby został Martinez. To jest 4,5-gwiazdkowy w tym momencie zespół, więc Barella też jest super do zostawienia, czy tam Calhanoglu. Bastoni w sumie też. No, top 5 jest super. Gorzej zaczyna się robić później, nie? Czyli tutaj w Interze zostaje dwóch zawodników. PSG, zobaczmy. No nikt się nie spodziewa, jaki będzie ten najwyżej oceniony oczywiście. To będzie PSG, totalne zaskoczenie. PSG, 5-gwiazdkowy, więc tutaj zostaje oczywiście tylko jeden zawodnik, no ale jest ten jeden, który się wyróżnia. Ale co tu Neymar robi? To właśnie, co tu się dzieje? Oj, chyba ty nie masz czytanych składów. Ale czemu mi nie wczytało? Dobra, stop. Ale widzieliście, już pobierałem aktualizację. To czekaj. Dobra, usuwamy to, bo tu będzie Inter będzie inaczej wyglądał przecież po tym sezonie. No dobrze, Inter, zaczynamy no, i patrzymy. Panie! Ależ to wygląda, prawda? No, trochę, kurde, mogę się nic nie mówić. 5-gwiazdkowy Inter, więc zostaje tylko jeden zawodnik. Ale chyba lepiej trafiać te gorsze zespoły, bo dwóch zostawia. No tak! No, jest coś w tym. Natomiast masz tu Martineza, masz Barele, masz Calhanoglu, masz Somera Bastoniego. Wybitni piłkarze, wybitni, ale tylko jeden z nich zostanie. A Czerbi też wybitny człowiek. A jeżeli chodzi o Francję, no to mamy PSG oczywiście. Gdzie jest to PSG? Tu jest PSG. No i tutaj widzimy. Gdzie jest Neymar? Nie ma Neymara, bo Neymar już dawno opuścił PSG. Kurczę, jak to? No, właśnie. Także Mbappe ale oczywiście. Ale czy Mbappe
powinien być w PSG, czy on powinien zostać przerzucony do Realu? A, słyszałeś tak, oficjalny transfer? Ale w sumie, gdyby nie ten Mbappé, to ja mam wrażenie, że Inter jest teraz lepszy overallowo. No nie wiem. Jest Marquinhos, chyba... Martinez ma 88, no to jeden wyższy overallowo od tych tutaj. No, wyrównane składy oprócz Mbappé, bo Mbappé jest tutaj tym. No dobra, panowie, słuchajcie, no to Drafciu, od ciebie zaczniemy w takim razie, więc losujemy. Jedynka, jesteś ustawiony, powiedzmy sobie to jasno, ale nie jedynka, no i jestem ciekawy, co tam będzie. Zobaczmy w takim razie. Trafił PSG, czy trafi jeszcze... Stój! Niemożliwe to jest. Dobrze. Ja wiedziałem, ja sobie to... Siła przyciągania, ja sobie to wyobraziłem, że trafiam PSG i trafiam Mbappé. Usuwamy pierwszego i kręcisz dalej, aż zostanie ostatni numer, tak? Chciałbym, inaczej, dla emocji pewnie by tak było może lepiej, bo byśmy przedłużyli ten film do 2 godzin. Natomiast zostaje Mbappé w tym zespole i to jest dla mnie... Nie masz lepszego startu, nie możesz sobie wyobrazić lepszego startu moim zdaniem w tym momencie. A ja sobie nie... Ja się nie mogę doczekać ostatniego miejsca, naprawdę. Naprawdę. Dobra, chłopie, jakby, przepraszam, nie możesz się doczekać, aż mój Acerbi się wjedzie. No ale zobaczmy, może będziemy mieli pojedynek Mbappé kontra... Mkhitaryan. Jaka jest szansa, że drugi raz z rzędu wypadnie jedynka? Zobaczmy. No myślę, że da się to wyliczyć. No oczywiście, że się da. Patrz, jest Acerbi. Musi to być, czy to jest Acerbi? Czekaj. Numer 7, tak? Acerbi jest 7. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamy to. Fuck my... No czemu? Co ja mam w ogóle? Ale to jeszcze nie koniec. Wracamy znowu, bo już wiemy, kto zostanie. Ten jeden wierny zawodnik. Już wiemy, że Mbappé nie jest wierny PSG, ale w tej serii jest. Natomiast przechodzimy tutaj do oczywiście formacji, której musicie użyć. Nejcem, od ciebie zaczniemy w takim razie. Formacji, której będziesz musiał używać przez wszystkie sezony. Ale pamiętaj, że kopiącego się nie leży, ale... O, oh, wow. Wow. Ale to jest... Nie! Ile jeszcze tego? Ile jeszcze zniesiesz? Nie wiem. Nie wiem. I nie zdziwiłbym się, gdyby Rafiu dostał 4-3-3. Przysięgam, bo tak się składa. No ja też sobie to wyobraziłem. Te 4-3-3. No, 4-4-2. 4-4-2. No to bywały gorsze formacje. Bywały gorsze formacje. Ale tutaj nie ma skrzydłowych, a tam Dembele chyba jeszcze śmiga. No, znaczy Mbappé jest napastnikiem, więc to i tak jest tutaj. Dembele. A nie, przecież on odchodzi. Dobra, on odchodzi. Nie, słuchajcie. No dobrze. Nieważne. Dajcie, także widzimy się za chwilę już tylko z tym jednym zawodnikiem. Na całe szczęście jest to 49-letni Francesco Acerbi, widzowie, no. Jest najlepiej. Nie, czekaj, to został mi 36-letni Mkhitaryan, 35-letni Arnautowicz, 36-letni Cuadrado, 36-letni Sanchez, 35-letni Darmian, ale mam kur... ekipę, ale to jest taka paczka, wow. No dobrze, panie Inter, formacja, którą zaczniemy od tego, której tutaj będziesz musiał używać. Oni używają w sumie piątki z tyłu, więc wiesz, to się rozumie, nie? No, i z pewnością... 5-2-2-1. Tutaj masz oczywiście wahadłowych, środkowych obrońców, dwóch SPD, dwóch SPO i jednego napastnika. Przypominam, jak bardzo zawsze, funkcjonalna że formacja, najlepiej... mam wrażenie, że meta, taka absolutna meta trybu kariery FC24. Przypominam, zobaczycie że najlepiej to. Szukać piłkarzy, którzy swoją pierwszą pozycję mają taką, jaką jest w formacji, alternatywne czasem są niewykorzystywane przez komputer. No dobrze, a jeżeli chodzi o samych piłkarzy tutaj, no to Thuram, to jest git. Jeżeli chodzi o dalej, pasuje, no to... słuchaj, ale jakby w tym momencie, nie wiem, wystaw tam łeb za płot i zajrzyj do sąsiada, jakby jest jednak pewna różnica. Patrzcie, kto tutaj jest. O, tu masz nawet te, patrzcie, no CPS, Darmian, idealnie. Acerbi, na środku, cały czas pięknie. Patrzę, Kuba, o Arnautowicz na przykład też na środku, to jest świetny pomysł. O, gdzie masz no masz tutaj... No i zastąpić go może, 50-letni i 50-overallowy Sajno. Ale słuchaj, dlatego przed wami są jeszcze 3 transfery 84 na spokojnie, przed pierwszym sezonem masz szansę to wzmocnić. Jeżeli chodzi o PSG natomiast, no tutaj mamy sytuację, mamy formację, ten Mbappé tutaj to jest nienormalnie. 4-4-2. Pytanie do ciebie, jaką wariację 4-4-2? Płasko z defensywnymi, czy z pomocą? Ja bym chciał zobaczyć, SP. Czy jest więcej, okay, ale chyba SP po prostu zaje Remery tu jest. No tu jest, tak, Zoller. Tylko no niefajnie jest to, że tutaj PSG ma głównie skrzydłowych, a tutaj no skrzydłowi w tej formacji nie występują, a obronę Jezu, pokaż mi. To co za tragedia. Co za... Nie do pomyślenia w ogóle jest, jak to PSG to chyba nie podziała. Tu masz jeszcze Kimpembe, tu masz Pereire. O.
To jest Manuel Ugarte. To możesz stawić tego Kimpembe, bo okay, a bramkarz no, jakiś lepszy jest oprócz tego Tomasa? Bramkarz chyba nie ma lepszego. Nie, no, lepszego bramkarza nie ma. Jaka szkoda, no. Tutaj jeszcze chyba masz Goncalo Ramos. Nie jest zły ten skład. No nie jest zły, no, trzeba powiedzieć. Natomiast jak on będzie wyglądał dalej ale po tych transferach? W tym składzie brakuje 36-letniego Francesco Acerbiego. On jest ja bym u mnie. Z chęcią się on wymienił jest, za tego. On jest kluczem. On jest kluczem. Dobra, to teraz trzeba zadecydować, kto będzie rozpoczynał. Także panowie, kamień papier nożyce, męska gra o to, kto pierwszy będzie transfer wykonywał. Także raz, dwa, trzy i proszę o pokazanie jakiegoś elementu do kamery i powiedzenie, jaki element wybraliście. Jakiegoś elementu? Tak. Co to znaczy? Nie wiem, a jak chcesz inaczej powiedzieć? Kamień, papier, nożyce. Proszę, pokaż jedno z tych rzeczy. Papier. Nożyczki. No właśnie. Miejmy nadzieję, że każdy to był szczery i Nexon będzie zaczynał, oczywiście. Także, Cornelu, czy masz już w głowie jakiś pierwszy transfer, 84 maksymalnie overalla do swojego Interu, który z Acerbi mógłby powalczyć? Zastanawiam się, przede wszystkim rozważam, czy warto jest korzystać z tych 84 punktów overalla, czy jednak nie zostawić tego Acerbiego jako frontmana. 83 brzmi kusząco, więc... I tylko 82 wybrać. Nie mam bladego pojęcia, a ja się muszę zastanowić, chłopie. Aaron Ramsdale jako pierwszy transfer. Ramsdale. No dobrze, jak odpowiesz, Rafciu, nad pierwszym transferem, jeżeli chodzi o PSG? Myślałem nad Vicario, bramkarzem, bo bramkarza muszę sprowadzić, ale on zawodnikiem Tottenhamu, a ja chcę coś wygrać. Także sprowadzę Portugalczyka Diogo Costa z Porto. Okej. Okay. Overall gorszy, ale potencjał ma naprawdę ma super w karierze. 83. Fikayo Tomori. Nie mam też bocznych pomocników, tylko skrzydłowych, więc ja też jestem po wczorajszym meczu, jak zresztą pewnie wszyscy. Włochy, Hiszpania, tam ładnie Nico Williams na boku pomocy szalał, zatem ja go sobie wezmę na lewą stronę. To weź mi oddaj Federico Di Marco, bardzo proszę. Była lewa strona, to teraz prawa, Donien Malen z Borussii Dortmund. Malen z Borussii Dortmund. Mamy to. Dobrze, widzimy się w takim razie już w układaniu całej tutaj, całego składu. Jednego i drugiego. No dobrze, mamy Inter, mamy też pierwsze transfery wykonane, więc Ramsdale, Tomori, Di Marco. W którą stronę zmierzamy? Zakładam, że bramkarza zmieniamy. No raczej tak. Pojawi się tutaj Aaron Ramsdale. Z Tomori. Tego kwadra... Tak, za Arnautowicza raczej, wiesz? Myślę, że Arnautowicz to nie jest najlepszy. Mimo wszystko... Nie no, Arnautowicz ma wyższy overall niż Bissek. No właśnie, czemu? Bardzo mnie bawią wasze żarty, ale nie tym razem. Poproszę jeszcze na lewą stronę o wrzucenie, o powrót Di Marco i na tym kończymy. Moje fantastyczne... Tylko nie wiem, no na ławkę rezerwowych możesz ewentualnie oczywiście powrzucać tam no to, kogoś, to najwyższe overalle, tak? Ci powrzucam tutaj na ławkę. No nie wiem, no na pewno kogoś więcej niż 50 punktów byłoby miło. To jest fantastyczne. Już skończyły opcje. Wysokie over, ale bardzo. Fanaj musi zostać. Ja uważam, że Fanaj musi zostać. Fanaj musi, nie? No. Tak jest. No i zmierzamy do PSG. Które zajmie ostatnie miejsce, przypominam. Nie, to jest niemożliwe. To jest fizycznie niemożliwe. Jest możliwe. Ja to jestem ja. Nie, no tutaj zgadzam się z Cornelem, że no nie. Dobrze, mamy PSG i tutaj mamy Kostę, bramkarz, Williamsa bramkarz i Malena. No i zaczynamy od bramkarza. Costa, proszę cię bardzo, wchodzi. Za Solera tam chyba Ruiz jest lepszy. Ruiz, proszę. Tak. No i lewa, prawa strona, Williams i Malen. Zostawiamy, zapisujemy. No i co, słuchajcie, widzimy się po pierwszym sezonie rozgrzewkowo w League One. No to jesteśmy po League One, słuchajcie, rozgrzewkowy sezon, nie czarujmy się. Mam nadzieję, że widzimy się na górze tabeli, a więc lecimy do top 6 od razu, no bo to są baraże oczywiście. Derby County na szóstym miejscu, na piątym miejscu Portsmouth, na czwartym miejscu Peterborough. Co się dzieje? To upokorzenie jakby oddalone. Chyba się uda, mam nadzieję. Trzecie miejsce to jest Bolton, czyli jesteście 1-2 miejsca. Inter na pierwszym 106 punktów, PSG na miejscu drugim 97 punktów. No i panowie, widzicie, nie ma czym się stresować. A to jeszcze nie koniec, bo patrzymy na puchary. Zobaczmy. Ile bramek Acerbi ma? To jest dla mnie bardzo istotne. Zaraz zobaczymy. W FA Cup wam niestety nie wyszło, aczkolwiek Inter był w rundzie szóstej. Tam z Manchesterem City Mbappé, niestety sobie coś tak słabo tam nie udało się. Jeżeli chodzi o Carabao, tutaj znowu Manchester City do jak zawsze działa. No, uważam, potem że było, mimo wszystko jest... powinieneś jakby w następnych odcinkach zrewidować ewentualne Thuramie Klassen, ile bramy. Usunięcie po prostu Manchesteru City, Manchester byłoby City. Dobrze. Ale co ciekawe, nie ma Manchesteru City do wylosowania, bo wiedziałem, że to jest jakby za mocny, jak ktoś go wybierze, to raz. Dwa, usuwa Manchester City z rywalizacji, więc byłoby to niesprawiedliwe. A tutaj zobaczymy najlepsi strzelcy Thuram, Klassen i Mbappe. No tego się absolutnie nie spodziewałem, zobaczmy na dokładne statystyki drużyn. Tam Armstrong miał tyle samo trafień chyba co Mbappe, więc... Mbappe, 26-14, bardzo dobry sezon. Goncalo Ramos, 19-4, niezły sezon. Malen i Nico Williams też bardzo dobry sezon. A nie, dobra, źle spojrzałem, bo zobaczyłem na Kimpembe i myślałem, że to Williams, że jedną bramkę. Nie, tutaj jest bardzo okay. Dobrze, no i ogólnie zrównoważone, nie ma co narzekać, jest na
naprawdę dobrze. A jeżeli chodzi o Inter Mediolan, jesteśmy tutaj, a tutaj Klassen zrobił masterclass 28-8. To się dopiero nazywa wkład. A ja tylko zaznaczę, że na XIO swojej tej formacji nie ma środkowego pomocnika. Czy to jest środkowy pomocnika? Jednego środkowego pomocnika. Nie masz ani jednego środkowego pomocnika, no. Ale on jest za ofensywny, bo on ma dwie pozycje. Chłopie! Z tego, co... Francesco Acerbi! Popatrz na jego statystyki. 4 bramy, na samej prawie na samej górze. 48 spotkań, 4 bramy, 8 asyst, 15 czystych kąt. Absolutny masterclass Acerbiego, naprawdę. Jeszcze Bisek 9 bramek, 7 asyst. Co tu się totalnie dzieje? Luźne statystyki środkowego obrońcy. No na razie typowe. Obrona twoja wygląda naprawdę... To Tomori, tego którego ściągnąłeś, najgorszy ze wszystkich. A i tak całkiem nieźle, jeżeli chodzi o ocenę. No dobrze, wszystko już wiecie, panowie, gratulacje awansu. No to nie mogę nic więcej powiedzieć, niż zmierzamy do sezonu drugiego, a przed sezonem drugim 3 transfery, maksymalnie 86 overalla. No dobrze, panowie, przed kolejnym sezonem maksymalnie 86, przypominam. Rafciu, jako że zaczynasz, jaki jest twój pierwszy wybór do PSG? No to ta moja prawa obrona rzeczywiście najgorzej wygląda, to ja sobie chyba wezmę najlepszego prawego obrońcę dostępnego, czyli Trencika Aleksandra Arnolda, TAA, 86. Bardzo. Nexium, chociaż ostatnio grywa na środkowym pomocniku, to kończy się jak się kończy. Nexium. Nie, no bardzo dobrze zarządza z tej ekipą Gareth Southgate. U mnie będzie to Jamal Musiala. Pedri. Komu zabe! Kante! N'Golo, N'Golo! Kante! Nie no, musi Kante, być N'Golo. Tym Kante bardziej 86 po tym, jak... teraz? N'Golo 85, zresztą nieważne, ile on by tam nie miał. No ale kurczę, gra dobrze, gra fajnie. Chłop wraca, rozstawia tam na lewo i prawo. Tchouameni kto, Kamavinga kto, w ogóle po co jakiekolwiek nowe, młode pokolenie pomocników w reprezentacji Francji? Nie pamiętam u ciebie, ktoś wziął kiedyś Vlachowicza i dobrze grał? Ja też wezmę Vlachowicza. Antonio Rudiger. Mamy to w takim razie, widzimy się za chwilę, z transferami. No dobrze, Inter z transferami i mamy tak, Musiala, Kante, Rudiger. W którą stronę, kto pierwszy z SPO odlatuje? Bo Klassen miał lepszy sezon, ale ma niższy overall. Nie no, za Sensiego musi wlecieć, Klassena zostawmy. Chcę zobaczyć Klassen masterclass. Za Asilianiego wrzucamy oczywiście N'Golo, N'Golo. No i mimo wszystko za Biseka damy teraz Antonio Rudigera. Zobaczymy, czy zezłomowałem po prostu kręgosłup tej drużyny teraz. Zobaczymy. Zadowolony tutaj, czy chcesz jeszcze Fanaja wymienić? Czy Fanaj zostaje? Nie no, Fanaja można wymienić. Dobra, no i tutaj kto? Bisek, no dajmy może? Tego Biseka. Dobra. No i to tyle. I git. No dobrze. No to w takim razie oczywiście zapisujemy, zmierzamy do PSG. A w PSG mamy Trent Alexander-Arnold, Pedri i Vlachowicz. No to Trencik na prawą za Mukiele. Proszę cię bardzo. Pedri za kogo? Za Ruiza, czyli hiszpańska wymiana. No i Vlacho za Ramosa. Kalo. Dobra. Zadowolony? Może być. Okej. Okay. Coś ławkę teraz chcesz zmieniać, czy na razie nie wiem. A mam tu jakiegoś indyjskiego zachodnika. Masz Mbappe. A nie, nie. Ale dwóch bramkarzy mam, ale to i tak w sumie nie ma znaczenia. No za tego Letelier'a, nie wiem. Gonzalo Ramos właśnie. A bo dobra, niech. I tak komputer to pozmienia, także. Ławkę rezerwowej bardzo możliwe. To chyba zapisujemy. Nie ma większego sensu. Widzimy się w Championship, a raczej po sezonie Championship. Championship to już nie przelewki. Tutaj zdarzyły się potknięcia, ale mam nadzieję, że w waszym wypadku wchodzimy prosto do Premier League, do pucharów, do bawienia się na całego, więc lecimy. Uwaga, tabela! Patrzymy na tabelę, zmierzamy do top 6, bo no nie ma innej opcji, żeby was tam nie było, tak? No. Na szóstym miejscu Southampton. Odważnie, ale naprawdę odważnie poszedł, nie? Nie. Tutaj wierzę w wasze zespoły. Na miejscu piątym, Norwich City. Na miejscu czwartym, Leeds United. Jeżeli was tu nie będzie na miejscu trzecim, to przechodzicie od razu. Leicester City, brawo. Dobrze. Panowie. PSG tym razem na pierwszym miejscu, Inter na miejscu drugim. No. 4 punkty bramki różnicy między wami, ale tyle samo porażek. Różnica jest tylko w remisach, które was spotkały. No dobrze, no to już mamy za sobą. Awansujecie do Premier League, to jest najważniejsze. Ale jeszcze puchary. Proszę bardzo, FA Cup. No niestety, wasz kumpel z ligi Norwich znalazł się w finale, a potem Arsenal wygrał. Dobra, Carabao. PSG! Nie. O Jezu Chryste, aż jest dobrze, bardzo dobrze. Świetna robota, bardzo Newcastle. Źle. Manchester City, ale Newcastle za mocne. Za mocne. Nie, no bardzo dobrze, jednak zespół z Premier League doświadczony wyjaśnił tutaj Beniaminka. No to panowie, no nie, nic nie pozostaje mi nic innego do zrobienia niż zobaczenie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o statystyki zawodników. Vlachowicz, Mbappe, no tym razem. W końcu to wygląda jakoś, tak? Ale ja chcę zauważyć, Klassena po raz kolejny, który ale znowu, no chłopie, to jest moja tajna, on jest nieruszalny do samego końca, pamiętajcie, drodzy fenomenalny. Widzowie. Fenomenalny. Fenomenalny, zobaczmy, 20, Thuram, 24,9, zaczniemy, Musiala 13,9, nieźle, ale w porównaniu do Klassena, to jest... Ale to, a dasz 20, sortowanie 20. od bramek? Oczywiście, proszę cię bardzo. Ale Musiala też całkiem sympatycznie. Di Marico też dobrze sobie zagrał na tym CLS-ie, trzeba powiedzieć. Dobrze sobie tam radzi. Ale no Bisek zagrał
Co Pisek? Jest to? Kto gra? Nie, strzelił 4, ale zagrał też. Ale zagrał 41 spotkań. Rudiger, Acerbi, Bisek, czyli wyleciał Tomori. Tomori? Ale Tomori miał 38. Duża rotacja tu była z tego, co teraz widzę. Musiała być naprawdę duża rotacja. Ostatecznie jakoś tam to funkcjonowało. Dokładnie. No dobrze, zmierzamy teraz jeszcze oczywiście do PSG, Paris Saint-Germain. I tutaj, Kylian Mbappé, 27-15, absolutnie fenomenalny sezon. Vlachowicz 29-7, czyli też bardzo dobry transfer. Nico Williams dostarczył 13-8, Malen dostarczył troszkę mniej, ale coś tam wrzucił, 16-6. Ale jaka przepaść w bramkach od tej czwórki. To prawda, to no o, ta czwórka... Pedri 5-8, więcej asyst mógł mieć. No. Jak na słuchajcie, pierwsze miejsce, tak, przy pierwszym meczu są tylko proste wytyczne po prostu dla Kante, przecinak. Mbappé ma nie wyjść, nie wrócić z tego meczu, tak samo Vlachowicz i co? No i twoja drużyna ma kłopoty, tak? A u mnie stawiamy na kolektyw. Cały zespół gra. Jestem w takim razie ciekawy, jak ten kolektyw sprawdzi się w Premier League, szczególnie, że do 3 transfery 88 overalla maksymalnie do was dołączą. No i tam zmierzam. Trzeci sezon przed nami, Premier League. W najwyższe progi, Nexon. Kim zaczniesz wzmacniać swój Inter? Hello? Nexon? No, co tam? Kim zaczniesz wzmacniać swój Inter? Teraz właśnie nie wiem. Byłeś taki gotowy przed chwilą, nie? Widzowie, no ja nie wiem, no musi zacząć, bo to jest trzeci sezon, więc czekamy, aż Corneliusz... Czekaj chwilę, bo muszę sobie policzyć. 6 to jest dużo. Victor Osimhen. Marquinhos. Joshua Kimmich. Leroy Sané. No i tu się właśnie zastanawiam. I nie jestem przekonany do końca. Zastanawiam się, czy jest to zawodnik godny poświęcenia uwagi. Jest to piłkarz, który w ogóle może okazać się wartością dodaną dla mojego zespołu, ale myślę, że chyba mimo wszystko tak, dlatego postawimy na upgrade względem wcześniejszego transferu. Powtórzymy transfer na pozycję, na którą już wcześniej dokonaliśmy ten transfer. I będzie to... Werble. Brzmisz jak ja na maturze z Ederson. Polskiego ustnej, nie? U mnie na środek pomocy Odegaard. Mamy to, widzimy się oczywiście w zespołach, jak już ich przetransferujemy. Inter, proszę bardzo. Mamy tak, Osimena. Czy Thuram schodzi? No tak. Kimmich i Ederson. Kimmich za? Fratesiego. No i Ederson za Ramsdale'a, no tu jest jedna pozycja tylko, którą może on zastąpić. Klassen, prowadź kapitanie. Klassen, prowadź, proszę bardzo. W takim razie zapisujemy i zmierzamy do PSG. Jak on w Premier League zrobi też 22 ileś tam... Ale zobaczy, on zrobi teraz 30. Szczerze nie zdziwiłbym się, naprawdę. Tutaj mamy Marquinhos, Sané, Odegaard. Marquinhos? No to Pereira schodzi, Marquinhos wchodzi. Dobra, Sané? No za Malena. Okej, okay, proszę cię bardzo. Chciałem, żeby był jakiś rezerwowy, boczny pomocnik. No i za, kurde, za Iremery, ale dobra, no za Odegaarda. No za Iremery będzie rezerwowy. No jest, to jest to wzmocnienie, tak mi się wydaje. Czy wszystko pasuje tutaj? Tak patrzę, że ten skład w sumie aż tak mocny nie jest, poza tym Mbappe. No, ale... słuchaj, mogę tylko powiedzieć jedno. Zweryfikuję to już za chwilę Premier League, ale zanim to, panowie, jesteście oczywiście już Premier League, także oznacza to, że możecie sami sobie wybrać, do jakich pucharów dołączycie. Mówię tutaj oczywiście Liga Mistrzów, Liga Europy albo Liga Konferencji. Jako, że Rafciu był wyżej w Championship, także on ma pierwszeństwo wyboru. Gdzie zmierzasz? To w sumie niech będzie ta Liga Europy. Liga Europy, dobrze, Nexon, a ty co wybierasz? I powiem ci tak, wybiorę Ligę Mistrzów, ale mu powiedziałem, widzieliście, widziowie? W takim razie czas zrobić losowania do tych lig. Zaczniemy sobie od Ligi Mistrzów, w takim razie, Nexon, ty dołączysz do Ligi Mistrzów za City, to jest najlepszy wybór, jaki no może być. No i oczywiście, słuchaj, widzisz, ukradliśmy City bramkarza, teraz ukradliśmy City z występu w Lidze Mistrzów. To mój prawda. Plan na zastąpienie... Działa. Manchesteru City jako hegemona europejskiego, angielskiego futbolu działa. Działa. No dobrze, Rafiu, a ty dołączysz za... No, idealnie byłoby za Liverpool, ale za West Ham do Ligi Europy. Widzimy się po pierwszym sezonie w Premier League. Powodzenia. No dobrze, słuchajcie, trzeci sezon, ale tak naprawdę pierwszy taki znaczący, liczący się Premier League. Lecimy od razu do tabeli, nie ma co przedłużać. Idziemy do 10 miejsca, no bo tam mam nadzieję, że was nie ma. Uf, nie ma. Aston Villa, jesteście w punktach, panowie. Macie punkty, to jest najważniejsze, więc lecimy. 9 miejsce to jest Arsenal. Co się stało? Oj, brak Odegaarda chyba ten. Brak Odegaarda dał się we znaki Ramsdale'a. Tak, wracają no na swoje miejsce. Miejsce 8, Newcastle United. Miejsce 7, Manchester United. Oj, też wrócili na swoje miejsce, o to chodzi. Miejsce 6, to jest Liverpool. Chelsea. Wszystko zgodnie z planem. Miejsce 5 to jest Chelsea, czyli już zrobiliście top 4 na samym początku. Wow. Miejsce 4 ja to miejsca. Jest czuję PSG. Nie, panowie, nie. Panowie. Żenada, ale wszyscy rączki w górę. Gotujemy się, bo to jest mistrzostwo. Miejsce trzecie to Tottenham. I co oznacza, że Inter walczył o mistrzostwo. Uwaga. Pierwsze miejsce w trzecim sezonie zajmuje Inter! Zrobili to! Niemożliwe! Davy Klassen!
Mieliśmy dotychczas jedno mistrzostwo, Teusza z Realem Madryt, ale on to dopiero w czwartym sezonie zrobił, a Inter w tym momencie już, bez ostatecznych wzmocnień, zrobił pierwsze miejsce, 86 punktów. Cóż za sezon, 55 punktów w tym momencie trafia na konto oczywiście Nexioma, no i 10 punktów na konto Rafcia za czwarte miejsce. Wow, co tu się stało? Naprawdę, pod wrażeniem jestem, ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. O, David. Gdzie jesteś, Mbappe? Gdzie się podziałeś tym? Zobaczymy. Może w pucharach. A, Jezus Maria, to się zepsuło. Nie, to symulacja się zepsuła. Symulacja. Karabałka. Okej, w porządku. Gratuluję, gratuluję. Inter był wysoko. I PSG. I PSG też. I PSG też. Mógł być finał. Mógł być finał, ale panowie, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Zmierzamy do Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Liga Mistrzów, pierwsze. No nie ten zespół nie z Mediolanu. Ten klub, no właśnie. Nie ten, ale czekaj, bo może był spadek i nie wyjście z... A nie, no to najgorszy możliwy scenariusz. Już no myślałem, ale że Inter tutaj spadł do Ligi Europy, no i właśnie jeszcze wygra tą Ligę Europy, gdzie ja Liga byłem. Europy, uwaga. No o, nie! Co tu robi Liverpool? No co jest grane? No, drugi Liverpool finał przegrany, no... Bez Liverpool ja był właśnie punktu. Dlatego najlepiej zastępować Liverpool w Lidze Europy, bo wtedy... A no tak, Liverpool, no tak. Tak, no niestety, panowie, ale cóż to był za sezon ligowy, no trzeba powiedzieć, że jestem w absolutnym zaskoczeniu, że aż tak dobrze. Osimhen, 19 bramek. Gdzie Haaland jest Mbappé? Nie no wiem. No właśnie. Nie było. Ale czekaj, to pokaż całą klasyfikację, albo dobra, to już nie, to już... Teraz zobaczymy ten, Musiala, 18-6, odpalił się Musiala. N'Golo Kante 10, wow, Osimhen 19, czekaj, ależ to jest pomieszane teraz strasznie. To daj Kimi normalnie strzelił... po bramkach, daj po bramkach. Według bramek, Kjuram strzelił 7. 7-7, Davy Klassen 5-1, tylko 18 spotkań już, no to jest już w pełni zrozumiałe, no na pewnym etapie trzeba ale wiedzieć, kiedy ze sceny dołożył zejść. Dołożył. Pewnie miał lepsze statystyki i tak niż Mbappe, więc ja jestem zadowolony. No pewnie właśnie, tak, pewnie czyli tak. Tutaj mamy wszystko, reszta transferów, Rudiger działa. Tomori nawet zaczął grać, proszę bardzo. Mnie ciekawi ten Mbappe strasznie. No to zobaczmy Mbappe w takim razie, Paris Saint-Germain. I co tu się stało? Kila Mbappe 14-8. Nie, no 14-8 to nie są złe statystyki. Nie no, powiedzmy sobie jasno, Blachowicz nie 10. Jest to złe, ale nie jak na Mbappe. Tak? No właśnie, ma 91 overalla, on to powinien Nico mieć. Williams, Vlachowicz też nie najlepiej. Nico Williams uważam nie zawiódł, patrząc na niego, natomiast reszta, Odegaard 5-7, to Kante miał 9 bramek. Mm-hmm. No właśnie, tutaj coś nie zagrało w tym sezonie i to bardzo. Danilo Pereira, co on tu robił? Znaczy, czekaj, on był w... Tak, był. Tylko czemu zagrał za... Aha, bo ty miałeś Kimpembe, oj, czy oni się mogli zmieniać. Mhm. No cóż, każdy wyciąga swoje wnioski w tym momencie, panowie, bo czeka nas ostatni sezon, czwarty, a przypominam, że czwarty sezon, tak jak ułożycie zespół, potem gramy o 30 punktów, więc to naprawdę nie jest mało, ale teraz zmierzamy do ostatniego sezonu, transferów przed ostatnim sezonem. No to jesteśmy już tutaj, w transferach, przed ostatnim sezonem, Rafciu będzie rozpoczynał, także słucham, menadżerze, oczywiście PSG, jaki jest twój pierwszy wybór, bez ograniczeń overallowych. Skoro było mi to dane, żeby mieć Mbappe od początku, to chcę zrobić Dream Attack, Mbappe, Haaland, biorę Haalanda. No to jest mocne, dużo się tutaj poskładało. Nexium, jak odpowiesz? Bawią mnie takie rozpaczliwe próby chwytania się brzytwy przez tonącego, dlatego ja pójdę w stronę Beligola. Jak najbardziej. Klassen chyba jednak odpoczywa, ale zrobił swoje. Zrobił swoje, no słuchajcie, na przestrzeni tylu sezonów naprawdę wielka postać. Wyprowadził ich do Premier League, a potem jeszcze wygrał mistrza. No, co można wiedzieć? Otóż to. I teraz może udać się jako 50-letni Klassen na emeryturę zasłużoną. Rafciu, kto drugi? Warto osłabić ten Manchester City i Ruben Dias. Ja mógłbym tutaj niby zrobić jakiegoś no-brainera i wrzucić sobie kogoś 90 overalla plus, ale czy to jest mi potrzebne? Jak tak patrzę na ten skład, to chyba nie. Ja sobie wezmę João Cancelo. Thibaut Courtois. Leo Messi. W takim razie widzimy się już za chwilę po transferach. Ostatnie starcie. Przypominam Nexium jeszcze raz, że tak jak to ustawisz, tak zagrasz, więc... Bellingham, Cancelo, Messi, słucham. To jest Muffin, tak tylko chciałem pokazać. Muffin, co wybierasz? Muffin już poszedł, chłopie, to nie dla niego takie tematy. Rzucamy sobie Cancelo na prawą stronę. Rzucamy sobie, kogo ja w ogóle, ja nie pamiętam kogo ja tu... za Klassena kogoś tam wziąłem, to za Klassena dajmy kogoś. Bellingama, dobra, no jest jeszcze Messi. No i Messi będzie naszym tajnym agentem. Dajmy go za Carlosa Augusta na ławkę rezerwowych. Dobra. Zastanawiam się, czy nie wrzucić go teoretycznie za Muziale, ale
Nie, ja myślę, że Messi będzie tutaj naszym... Chociaż nie, no dobra, dawaj go za tego Musiala, niech będzie tam 90, tak będzie ładnie to wyglądać, nie? Okej, okay, proszę cię bardzo. Dobrze, i chyba tym samym to tyle, nie? Przypominam też, że ławka rezerwowych będzie użyta dokładnie taka, jaką zostawisz tutaj w meczu, nie? Więc jeżeli chcesz ławkę ustawić, dobra, to czekaj, to jest ważne, chłopie, nie? Oj, chłopie, to poczekaj. To robimy tak, za tego Agudero rzucamy Ramsdale'a. Nigdy nie wiadomo, czy to nie będzie ten pierwszy mecz w historii EA Sports, kiedy będzie miał kontuzję bramkarz właśnie. Za Sancheza wrzućmy sobie tam Thurama. Wrzućmy sobie tak, że no musi być Masterclass, czyli Klasen, i dajmy go sobie za Arnautowicza. Za Buchanana dajmy sobie Frateziego. Za Cuadrado Darmiana i chyba to by było na tyle. Proszę cię bardzo. No to w takim razie zapisujemy i zmierzamy do PSG. No i oczywiście PSG przed ostatnim sezonem, przed wielkim meczem. Słucham, Haaland, Diaz, Courtois. No to Haaland za Vlachowicza oczywiście. Proszę. Za Kimpembe, kogo ja tam sprowadziłem, Ruben Diaz. No i za Kostę wejdzie sobie... Courtois. No i teraz ławkę. No i teraz ławka. Na Xiom zostawił bramkarza. Też go chyba zostawił. W ogóle. Ale nagadał, nie? Oczywiście musi wleźć Vlachowicz za Ramosa. Dobra, to jest po kolei. Ramos schodzi, Vlachowicz wchodzi. Dobra. Tak jest, komu tam Malen. Malen niżej. Za Barcole. No to tego Pereire za jakiegoś środkowego obrońcę. Nie no, ławka jest niewątpliwie mocniejsza po stronie PSG. Za Ugartę wejdzie sobie Zaire Emery. Już go szukam, proszę cię bardzo. Tutaj i miałem jeszcze Mukiele za Kurzawę. Wszystko? I Rico za tego, Kostę. A, tu jeszcze Kimpembe jest, pokaż. Nie. To za Kimpembe wchodzi wyżej za Pereire, o. No i tak już niech będzie. Git? No to w takim razie zapisujemy i słuchajcie. To nie, jeszcze jedno pytanie oczywiście. Gdzie zmierzacie? Liga Mistrzów, Liga Europy czy Liga Konferencji? Jako że Nexon był wyżej, do ciebie należy pierwszy wybór. Dobra, no zróbmy tę powtórkę, niech będzie. Niech będzie wielkie starcie tytanów i pójdźmy do Ligi Mistrzów. No Mbappe i Haaland nie mogą grać w Lidze Europy czy Konferencji, to musi być Liga Mistrzów. Rozumiem, także dwa razy Liga Mistrzów, więc zróbmy losowanie oczywiście, kto gdzie trafia. No dobrze, Nexon, w takim razie. Proszę, najistotniejsze zastąpić City oczywiście. W sensie w ogóle, żeby City nie było, to jest najważniejszy element. Można niby Arsenal. Też zastąpić Arsenal, ale no to jest żadne zagrożenie. No i Rafciu, ty trafisz do Ligi Mistrzów za? Dawaj, zastąp United. Co to za grupa jest? Jaki klub by nie wyszedł z tamtych? Za City. Za City, no to macie, no macie prościej. Trochę macie prościej. Zobaczmy, wniosek jest prosty. Manchester United triumfatorem Ligi Mistrzów. Zobaczycie, że tak będzie właśnie. Dobra, chwila prawdy, chwila prawdy. Chwila prawdy, dokładnie. Wracamy. Premier League, Inter broni mistrza. No ale PSG czai się za jego plecami, żeby to przejąć, więc zobaczmy. Zaczynam od tabeli oczywiście. Tutaj miejsca 10, bo tam was nie chcę widzieć. Aston Villa, dokładnie. Miejsce 9 to jest Chelsea, miejsce 8 to jest Liverpool, miejsce 7 to jest Manchester United, miejsce 6, West Ham, miejsce 5 to jest Inter! O nie! Katastrofa! Dobra, no musicie to wykorzystać. Dawajcie, nie zrobili trudu. Katastrofę, wow. Dawajcie. Co tu się stało? Czwarte miejsce. Arsenal. Uf. O nie, to dawaj, już dawaj, dobrze dawaj. Trzecie miejsce, dawaj. To jest Manchester dobrze. City, co oznacza, że z... PSG na pierwszym miejscu. Czekajcie, proszę, to będzie albo Tottenham, albo PSG. No nie, no Tottenham nie może wygrać, no panowie, uwaga, szanujmy pierwsze się. Miejsce zajmuje. Jak przegram z Tottenham... PSG! Yes. Mamy dwóch mistrzów! Dobrze. Dwóch mistrzów! Oczywiście tutaj punkty się bardzo mocno wyrównują, chyba delikatnie na konto Rafcia, no bo tam czwarte kontra piąte miejsce, czyli 8 punktów w tym momencie dla Nexioma za ten sezon. Za sezon oczywiście... A Sheffield była porażka. Ostatni. A Sheffield ale, była porażka. Ale jeszcze puchary, się więc no. Tutaj się jeszcze dużo może zmienić. Puchary. Zaczynamy od FA Cup. Paris Saint-Germain cóż zarobił sezon. Nie o taką zmianę mi chodziło. Zemsta za Ligę Europy. 20 punktów, proszę bardzo. W końcu finał, który jest wygrany. Carabao. Jeszcze Carabao Cup. Inter wygrywa Carabao! Let's go! Ale lecą, ależ lecą, panowie! Ależ lecą! No naprawdę, to wygląda fantastycznie, że te puchary są zdobyte, to raz, ale dwa, graliście razem w Lidze Mistrzów. No jeżeli jakiś z was wygrał Ligę Mistrzów, to idziecie po punktowy rekord. Zobaczmy. Paris Saint-Germain zdobywa to, ty, potrójna oznacza? Korona! To jest potrójna korona! A oczywiście, patrzymy, Inter został pokonany w ćwierćfinale. Cóż za występ PSG, no nie szło to na samym początku w tym trzecim sezonie, ale w drugim w Premier League oczywiście zrobili co mogli. No i to jest naprawdę fenomenalny wynik, wynik, który daje dużo punktów, podliczmy to, 135
punktów w tym momencie, jeszcze przed ostatnim spotkaniem oczywiście, dla Nexioma w tym momencie to jest 73 punkty dla Nexioma, co oznacza, że jeżeli wygrałby spotkanie, to może nie wygrałby odcinka, ale w topce byłby jak najbardziej, mówimy tutaj o głównej tabeli, która daje potem awans do półfinałów, a potem być może do finałów. Panowie, szybki, bardzo szybki, zerknięcie tutaj na tylko strzelców. Aha. Nie ma nikogo świetnie, bez żadnych. Jakby fantastycznie wow. Poukładany. Jak ty to wygrałeś w takim razie? Nie wiem. Wszyscy strzelali. Czekaj. Każdy zawodnik Inter, miał swój udział. Szybko po bramkach. Tak to wyglądało. Osimhen, Musiala, Bellingham, Di Marco. No. Heung-min Son! Musieli ci go ściągnąć. Lionel Messi, to 15 spotkań. No, ta pozycja spotkań. Pewnie. No, pozycja była nie. Na ale on będzie wchodził. Moją tajną bronią specjalnie przed tym nadchodzącym meczem. Proszę bardzo. To... A PSG? No też powiem szczerze... Haaland 25 meczów? To Gonçalo Ramos... Nie, kto za niego grał? Gonçalo musiał grać. Może kontuzja Haalanda, czy coś, ale nie wierzę. Szczerze? To nie słabio, wygląda ale, jak no skład właśnie, na mistrza. Znaczy, co to jest? Ale ile ty z tych bramek strzeliłeś? Jakby teraz to zsumować, to jest w ogóle niepoważne. A tam było napisane, że ja najwięcej w lidze strzeliłem chyba. Ja też szybko zobaczę, jestem nawet ciekawy tego. 77 z tego, co pamiętam. 74, ale reszta wszyscy to mało strzelali. Fatalny sezon, jeżeli chodzi o strzelanie, naprawdę. Panowie, czas na mecz. Mamy Paris Saint-Germain kontra Inter. Paris Saint-Germain oczywiście, Rafciu miał więcej punktów, więc jest gospodarzem, a my rozpoczynamy. Panowie, powodzenia w strojach granatowych mamy Paris Saint-Germain, w strojach białych mamy Inter. Niech się dzieje. Panowie, po rekord. Nie, no ja teraz uważam, że w tym momencie to jest ten moment, w którym błyszczeć będzie Enkara Messi. To jest właśnie pod niego ten mecz. O! Engolo, ale nie, bo już Diaz go... Ale pięknie. Ale jak ta obrona rozjeżdża! Simen! Ależ czemu dobrze. Nie strzelał z pierwszej? Ale to była ładna akcja, naprawdę. A czerwony. Leo Messi! O nie! Leo Messi! Nie! Rób Leo to. Messi. Leo! Leo Messi! Jest. Nie ma bramki, Courtois! No to dobrze. Była ta sytuacja. Inter wygląda na drużynę, która jest bliżej gola, ale tu wszystko może się zdarzyć. Błysk geniusza Mbappe, Haalanda, czy któregoś z środkowych pomocników może tutaj wszystko zmienić. Ale on tutaj... O! Aha! No! O! Obrona Courtois! Co? Jaka obrona! Niemożliwe. On jak Di Marco poleciał jak węgorz! Wow, naprawdę. Fenomenalnie to wyglądało. Ale mogłem że tu jest wziąć... na 0-0. Mogłem tutaj Courtois tylko ratuje. SPD. Mogłem wziąć formację z dwoma SPD, bo oni w ogóle się nie cofają do obrony i przez to Inter ma co chwilę jakąś okazję, a moi nic nie potrafią zrobić w ataku. No 0-0, ale muszę powiedzieć, że na razie bliżej bramki jest Inter. Natomiast, tak jak wspominaliśmy, no jeden błysk geniuszu może tutaj coś zmienić. Panowie, jakieś zmiany, czy ruszamy od razu? Nie, ruszamy dalej. Lecimy. W takim razie. Gramy z jednym z faworytów w turnieju. O, Osimhen! Rusza Osimhen! Uderzenie! Nie, zabierz mu! Courtois broni! Ja, ale to jest nieprawdopodobne, jak te boty podejmują decyzję. Może się doczekam jakiegoś mojego celnego strzału, bo rzeczywiście ten Inter to... To jest trening strzelecki na razie. A Messi widzę, że cały czas upadł. Ale Messi, Osimhen aktywni, a Haaland i Mbappe, oni... Nie istnieją, słuchaj. Nie istnieją. To jest... Schowanie do kieszeni, Kante ich schował do kieszeni. No. Malen wchodzi za Nico Williamsa. No niewidoczny w tym spotkaniu. No. Di Marco? No dobra, ale ja bym lutował. Di Marco, przylutuję, lutuj. Przylutuję, patrz. Iluś tam futowej armaty twierdzy Kłodzko. Jaki to by był piękny moment, to nie. Niszczysz historię, słupku głupi. Ale no w końcu Mbappe, ale wyczyszczone zostali. Chociaż pierwszy strzał i gol. Poleciał na raz, niedobrze. Zróbcie co. Leo Messi. Kto tu wchodzi? Kto to jest? Ja chcę zrobić zmianę. Nie wiem. Mukiele? Tak, Mukiele. Ja chcę zrobić zmianę. Halo! A, dobrze, proszę, słucham. Ja bym chciał wprowadzić Musiale za Messiego. Ooo, no. I Klasena za Bellingama. O! Musiał okay. Zagrać tym. I on strzeli bramkę. Wszystko. Na 100% on strzeli gola. Dobra. Nie wiesz, że będzie inaczej. To wszystko czy coś jeszcze? Nie, chyba to by było na tyle. Kurde, ale no teraz będzie... Spokojnie, zaraz tracą piłkę, ta piłka gdzieś wleci poza boisko. Nie, ja właśnie czuję, że teraz zmiana. będzie gol. A ja chciałem, żeby już teraz był ten Klasen przygotowany na kontrę. Dobra, 78 minuta. Jest on! Ta delikatnie podkreślona łysina. Będzie można go łatwo wyłapać spośród tłumu tych piłkarzy. Paka, tu będzie wrzuta. Wow, super rozegranie rzutu wolnego, naprawdę.
Najlepsze, jakie widziałem. Co nie, oni robią? Przysięgam, jak po tym padnie bramka, to padnę ze śmiechu. Spokojnie, padnie. Klasen, Di mówię, Mark. Klasen trafia gola. Patrz, dośrodkowanie na Klasena. To by była historia. Cóż by to była za historia? O, jeszcze jakieś zmiany? Kimpembe i... Marco Chao Escorera. No nie, no Marquinhos chodzi. No Marcos Chao Escorera. Nie wiedziałem, że to jest Marquinhos. Ja też nie. Myślałem, że... Ja też się zastanawiam, co to za ziutek. Klasen? Pa, jak zagrał. Kante, dawaj, lutuj, ty. Karnych wytrzymajcie, choć... Ty na ostatnie jest takie oblężenie. Ale to w sumie nawet nie wiadomo dlaczego. Ale to może i dobrze, nie? Z tą zmianą się nawet zgodzę, no to jest dobry pomysł. Bo teraz na główkę to może nie być zły pomysł. Marko, wybij! Kalant, no dobiegnijcie do tej... Przytrzymaj! Acerbi! Ale z niedostosowania. Kante? 88. Nie! Klasen! Ale Kimpembe! Jezu, marzenia! Piłkę meczową, nie? Niemożliwe! Do Mbappusia podaj, dobrze? Na dole jest Kalant! Nie, nie, to się nie może wydarzyć! To się nie może... Acerbi! Mały tam jeszcze nie... Chłopie, Acerbi jest naprawdę nie do zagrania! No nie! Nie, no, ja wiem, że jest 0-0, ale to był dobry mecz! Naprawdę to był dobry mecz! Chociaż nie wiem, czy Nexem się ze mną zgodzi, bo tutaj niedosyt musi być w jeden sposób. Nie, no powiem tak, wygrywamy w karnych i nie ma tematu. Przegrywamy w karnych i jestem bardzo smutny. Plan na ten mecz był od razu taki, że do karnych idziemy, moi ćwiczymy tylko karne. Udało. Jeszcze Klasen zaczyna! Klasen, jak Klasen zaczyna! O nie! To jest jakie zestawienie tytanów po lewej stronie! Erling Haaland, Mbappé, Odegaard, Trent Alexander po prawej. Ale potem zaczyna się gorzej już, nie? Od trzeciego miejsca już mają gorzej, więc jeżeli przetrwasz pierwsze trzy, to jest nieźle. Chłopie, u mnie strzela Acerbi Di Marco! Jest! Dobra, trafił, Dobra, Klasen. Prosto jak to. Ale on musi. Pewnie. On jest taki pewny. Ederson w prawo. Oj. O Jezu. Dobra, kto tu? Di Marco. W słupek walnął. Lewy dolny róg. Dobrze. Ajajaj, Courtois broni. Di Marco zawiódł. Malen. Uwaga. No, nie wyczuł. Kogo ty masz? Alissona? No. Ederson. Ederson. Nie wyczuł. No i teraz znowu broni Courtois, dziękuję. No na karny Courtois jest dobry. Courtois jest dobry. Odegaard teraz czyści, teraz kończy. Jaka przerażona tam babka była. Spokojnie, to jest gol. Nie ma co się obawiać. Dziękuję. To był świetny mecz, ale tak jak mówiłem, taka była moja taktyka. Najlepszy bezbramkowy mecz w historii zakończony najchujmi karnymi. W sensie tak bez wyrazu, bez jakichkolwiek... Byli zawiedzeni, że się nie udało tego wcisnąć w regulaminowym czasie. A mogli, A mogli wielokrotnie tak naprawdę. No nie było sił, nie było wiary na rzuty karne. No niestety, i Courtois zrobił robotę. Ale MVP trzeba MVP powiedzieć, meczu, no, dwa karne no, i chyba gdyby nie Courtois, sytuacje. Gdyby nie ten wybór, to wydaje mi się, że tutaj wynik mógł być zupełnie inny. Ale trzeba powiedzieć, że Inter... Strzały zero! Strzały nie oddałeś, kurwa! Jak zwalią Polska. A nie, my tam w ogóle oddaliśmy jakiś strzał, tylko nie było celnych. A tutaj w ogóle nie było strzałów. Próby podań 98, dokładnie, ale jaka dokładność. Ale to właśnie, 98% kontra 82, co to ma być? Tak czy inaczej, no słuchajcie moi drodzy, rekord punktowy mamy. Kiedy ja myślę, że już ten rekord jest nie do pobicia, ktoś przychodzi i go pobija. 165 punktów Rafcia. No i to jest tak naprawdę gwarant awansu do półfinału. Czy z pierwszego miejsca, nie wiem, ale dużo na to wskazuje. Next 73 punkty, to jest wysokie miejsce w tabeli, ale niewystarczające, żeby dostać się do top 4, bo to jest piąte miejsce w tym momencie. Panowie. Jeszcze dostałem taką mokrą ścierą na sam koniec. To był mecz naprawdę o wszystko. Gdybyś wygrał, to byłbyś zdecydowanie w topce. No, a tak ale to... mów dalej. Ale niestety ale twoi zawodnicy... Ale gdyby nie Courtois, gdyby twoi zawodnicy lepiej trochę strzelali, no to może byłoby, no po prostu, inaczej. Dziękujemy wam bardzo i dziękuję wam panowie za to, że byliście tutaj razem ze mną. Czekujcie kolejnego piątku, kolejnego odcinka, a już niedługo gramy playoffy i tam zobaczymy, kto napisze historię. Dziękuję, trzymajcie się i na razie. Ja dziękuję również. Na razie, pa. Widzowie, nie ukrywam, zawaliłem jako prowadzący, powinienem razem z chłopakami wylosować kolejne osoby, natomiast było tyle emocji w tym meczu, tyle się działo, takie punkty były tutaj robione, że no zdarza się chyba, nie? Dobra, słuchajcie, przedostatni odcinek losujemy tutaj w tym momencie parę, więc parą na przedostatni odcinek jest nie kto inny jak... Lachu, jak widzicie Futrol oczywiście wrócił już do z Euro, więc mam nadzieję, że jeżeli zostanie wylosowany, to uda się go złapać, ale z Lachem zagra nie kto inny jak...
Food Roll, no proszę bardzo. Także mamy klasyczny pojedynek, oni się już razem spotkali w tej serii, więc oczywiście ich sobie dogadamy. Mam nadzieję, że się uda, że już nie będzie żadnych zmian. No a oczywiście w ostatnim odcinku będziemy mieli pojedynek Skyduma oraz Wegorza, także na to też czekajcie. A teraz jeszcze raz dziękuję wam bardzo za oglądanie.